Przez 3 dni zespół pieśni i tańca Poloneziaki gościł w niemieckim Shortens. Posłuchajmy i zobaczmy, jak grupa poradziła sobie podczas tego wyjazdu, prezentując część ze swojego bogatego dorobku artystycznego. Gościliśmy na zaproszenie burmistrza miasta Shortens. Miasto Shortens jest partnerem naszych pieszyc. Poznaliśmy się z panem burmistrzem już ileś lat temu, widział nas tu na występach w Polsce, zaprosił nas w 2009 roku na koncerty tam do Niemiec, no i stęsknili się za nami, w tym roku ponownie nas zaprosili, przy czym, żeby to nie były tylko takie koncerty, to celem też takim między innymi było nawiązanie współpracy z tamtejszą szkołą tańca, działającą pod nazwą Academy of Dance. Poloneziaki są przyzwyczajone do wyjazdów zagranicznych, dlatego że już od 2004 roku, praktycznie co roku mamy 2 takie wyjazdy zagraniczne do różnych krajów europejskich. Poradzili sobie świetnie, przyjęci zostali z wielkim aplauzem. No właśnie, to jest takie najpiękniejsze, że nie tylko po występie do nas ludzie podchodzili i gratulowali nam tego występu. Koncerty zespołu poza samym Shortens odbyły się również w Wangerland. Przedstawili oni program Europa Śpiewa i Tańczy z rozbudowaną częścią naszych rodzimych utworów, program krakowski, program z okresu Księstwa Warszawskiego oraz utwór pod tytułem 4 mile nad Bielawą. Byliśmy tam w sumie 3 dni, 2 dni dawaliśmy koncerty, jeden koncert w takiej pięknej miejscowości kurortowej nadmorskiej i drugi koncert w Shortens. I to były właśnie te koncerty i oprócz tego właśnie rozmowa ze szkołą tańca. Oprócz finansowego wsparcia od wymienionych organizacji bardzo pomocni okazali się pani Janina Kędzierska, pan Stefan Zielazek, a także przedstawiciele władz miasta Shortens. Poloneziaki zostały przyjęte bardzo serdecznie, a także poczuli się bardzo docenieni przez naszych sąsiadów. Nasz wyjazd finansowany był przez wiele instytucji, między innymi przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Urząd Miasta w Pieszycach również dofinansował nasz wyjazd, również Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, no i ponieważ zespół pieśni i tańca współprowadzony jest równolegle przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Bielawie i przez Stowarzyszenie Spółdzielcze Animacja Kulturalna w Bielawie, również te instytucje dołożyły się finansowo do wyjazdu. Burmistrz miasta Shortens już zaprosił zespół na koncerty, które mają odbyć się w przyszłym roku. Mamy nadzieję, że do tego czasu bardzo rozwinie się współpraca między naszymi wspaniałymi Poloneziakami a Academy of Dance oraz że będzie ona bardzo owocna.